Witajcie, dziś mam dla Was przepis na kutię. Składnikami naszej kutii jest oczywiście mak, który wcześniej musisz sparzyć i przecedzić. Kasza gryczana u mnie lub ziarna pszenicy ugotowane. Rodzynki, bakalie, czyli figi, morele, śliwki, orzechy oraz skórka. Wszystko drobno pokrojone, na koniec jeszcze miód. Przygotowanie kutii jest bardzo proste. Wcześniej sobie przygotuj wszystkie składniki i później je tylko wymieszasz. Czyli mak sparz i zmiel, jeżeli trzeba. Dodaj do niego pokrojone bakalie drobno, rodzynki, pokrojone drobno orzechy. Dwie łyżki kandyzowanej skórki pomarańczowej. Wszystko ładnie, dokładnie zamieszaj. Aby się składniki dobrze połączyły. I nie było żadnych grudek. Następnie dodajemy naszą kaszę lub ziarna pszenicy. Dodawaj po trochu i wymieszaj i zobacz, czy potrzeba tego więcej lub mniej. Może wolisz więcej maku lub wolisz więcej kaszy. Na koniec dodajemy miód i tutaj też dodawaj go po trochu, mieszaj i sprawdzaj, czy jest Twoja kutia wystarczająco słodka. Pamiętaj, że bakalie, rodzynki są także również słodkie, więc nasza kutia jest już słodka dzięki bakaliom. Dodajesz miód, który także jest słodki. Spróbuj, ile potrzebujesz miodu i jak bardzo słodka musi być Twoja kutia. Kutia to bardzo zdrowy deser, który je się jego się je naprawdę bardzo mało, właśnie ze względu na to, że jest bardzo, bardzo słodka. Gdy już całość wymieszasz, przełóż naszą kutię do salaterki lub miseczki i włóż taką do lodówki i przechowuj cały czas w zimnym. Kutia już jest praktycznie gotowa. Jeszcze ją trzeba tylko udekorować na wierzchu migdałkami. Pamiętaj, przechowuj ją w lodówce. Jeszcze na koniec przyjrzyjmy się, jak kutia wygląda. Pozwolisz, że przełożę z miski, w której mi jeszcze troszkę kutii zostało. Zobacz, połączenie maku, kaszy i bakali jest naprawdę bardzo pyszne i słodka. No i jeszcze do tego zdrowa. Ja Ci życzę wesołych, spokojnych świąt.